Film powstał dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z bezpośrednio widocznymi skutkami działania morza na brzeg. Teraz odejdźmy nieco w głąb lądu, aby zobaczyć inne miejsca, w których wpływ ten nie jest tak jednoznacznie zauważalny. Twórczą działalnością morza przywykliśmy kojarzyć tylko bezpośrednie sąsiedztwo brzegu. Widzimy tu strefowo rozmieszczoną roślinność, poczynając od zaczątków wydm na plaży, poprzez wydmę białą budowaną przez wysokie trawy rosnące na ruchomych piaskach, starszą i już ustabilizowaną wydmę szarą z wplecionymi łatkami wrzosowisk z barzyną czarną, a jeszcze dalej pojawiające się na szarej wydmie pionierskie sosny. Dominujący u nas zachodni kierunek wiatrów powoduje asymetrię koron. Taki pokrój nazywamy sztandarowym przez analogię z flagą na wietrze. Ten kształt utrzymuje się potem przez całe życie drzewa. Dalej powstaje zwarty las. Patrząc na niego, widzimy dwa rodzaje pokrojów drzew, związane także z ich wiekiem i wielkością. Stare drzewa mają potężne, nisko wyrastające konary, a ich pnie są niskie i szybko zwężają się wraz z wysokością. Z kolei młodsze sosny rosną gęsto, ich pnie są smukłe, a niewielkie korony wyrastają wysoko nad ziemią. Skąd taka różnica między drzewami bezpośrednio sąsiadującymi ze sobą? Wyjaśnienie tej pozornej tajemnicy jest proste. Stare drzewa, kiedy były młode, rosły pojedynczo pośród niskiej roślinności wydmowej. Sosny mają duże wymagania co do światła, a tu miały go wystarczająco dużo, więc mogły szeroko rozgałęziać się i nie musiały wspinać się do słońca. Natomiast młodsze drzewa były posadzone w ramach zalesień nieużytków, za jakie przez wiele lat uważano wydmy. Były zmuszone do rywalizacji o światło. Stąd ten ich pęd w górę. Sosny budują drzewostan nadmorskiego boru barzynowego. Jest to zbiorowisko silnie zróżnicowane florystycznie i fizjonomicznie. Czynnikiem powodującym tę rozmaitość są warunki wodne. W glebach o zróżnicowanych pod względem wielkości cząstkach woda podsiąka nawet dość wysoko dzięki systemowi kapilar glebowych. Ale w piasku wydmowym wszystkie ziarna są prawie takiej samej wielkości, więc nie ma systemu kapilar. Dlatego woda praktycznie nie podsiąka, dzięki czemu nawet niewielka różnica wysokości skutkuje bardzo dużymi różnicami w wilgotności gleby. Najsuchsze i najuboższe są płaty boru chrobotkowego, którego runo jest budowane głównie przez porosty i mchy. Zajmują one szczytowe partie wydm. W ich sąsiedztwie często utrzymują się pozostałości nieleśnej roślinności wydmowej. W niższych położeniach, gdzie piasek nie jest tak suchy, runo lasu jest opanowane przez pospolite krzewinki. Jest to tak zwana postać świeża, ani sucha, ani mokra. Rosną tu głównie borówki, czernica i brusznica, wrzosy, a towarzyszą im pozostałości roślinności z bezleśnych wydm. W wilgotnych zagłębieniach w borze nadmorskim pojawiają się rośliny związane z torfowiskami. Wśród nich w Polsce wyłącznie w strefie przymorskiej masowo rośnie woskownica europejska. W położonym w tej samej ostoi Natura 2000 rezerwacie Babnica znajduje się część starej wydmy parabolicznej. Wróćmy na chwilę do poprzedniego odcinka, żeby zobaczyć, jak powstała. Piasek jest zatrzymywany
za tymi przeszkodami i tworzy się taka charakterystyczna parabola. Ten typ wydmy nazywamy wydmą paraboliczną. Tu także widzimy dwa rodzaje pokrojów drzew. 160-letnie, niskie i malowniczo rozgałęzione buki i znacznie młodsze sosny. Pierwsze z nich są pozostałością lasów bukowych i dębowych, które kiedyś, zanim zostały zniszczone przez człowieka, porastały wydmy nadmorskie. Dziś w rezerwacie bardzo cenne są porosty na bukach. W sumie ponad 160 gatunków, w tym wiele typowych dla starych lasów. Sosny budujące obecny drzewostan nadmorskiego boru barzynowego zostały posadzone na wydmie, która jeszcze 80 lat temu była bezleśna. Ale Białogóra to nie tylko lasy na wydmach. Wilgotne zagłębienia międzywydmowe są najcenniejszym fragmentem tego kompleksu. Mianowicie występuje tutaj kilka gatunków roślin niesłychanie rzadkich w Polsce. To jest ponikło wielołodygowe, które tutaj zajmuje prawie całą powierzchnię dna tego zagłębienia i rdesnica podługowata. Te gatunki mają swoje jedyne stanowiska na Pomorzu, a najbliższe, również bardzo pojedyncze w skali całej Polski, znajdują się na Dolnym Śląsku. Wpływ morza na wody podziemne tutaj sięga na odległość do 2 kilometrów. I to jest czynnik, który gwarantuje nam zachowanie naturalnych warunków wodnych w całym rezerwacie. W innym zagłębieniu położonym w rezerwacie Babnica powstało niewielkie torfowisko. Szczególnie efektownie wygląda wiosną, kiedy owocują wełnianki i kwitną żurawiny. Na brzegu złoża torfu rozwinął się związany z tym typem torfowiska las. Sosnowy bór bagienny, odznaczający się m.in. występowaniem charakterystycznych dla niego bagna zwyczajnego i borówki bagiennej, nazywanej też łochynią, a nawet pijanicą. Za pasem wydm nadmorskich niegdyś rozciągała się rozległa, bagnista równina. Na przełomie XVI i XVII wieku w rejonie obecnych karwieńskich błot zaczęto odwadnianie, które stopniowo objęło całą krainę, równinę błot przymorskich. Dawne mokradła zamieniono na łąki i pastwiska, a potem na intensywnie wykorzystywane użytki zielone, pocięte gęstą siecią rowów. Ale niewielka część dawnych ekstensywnie użytkowanych łąk ocalała dzięki wyjątkowemu splotowi okoliczności. Niezwykłe walory przyrodnicze tego miejsca sprawiły, że już w latach 20. XX wieku uważano je za jedno z najcenniejszych na Pomorzu Gdańskim, a obecnie jest chronione w rezerwacie Piaśnickie Łąki. I w tej chwili, pomimo licznych niekorzystnych zmian, jest to jedno z najlepiej zachowanych w Polsce stanowisk siedliska przyrodniczego zmienno-wilgotnych łąk. Zmienno-wilgotne łąki powstają w bardzo specyficznych warunkach siedliskowych. Od jesieni do wiosny teren jest podtopiony lub zalany wodą, a latem przesuszony. Na to nakłada się specyficzne, ekstensywne koszenie jesienią ze względu na późny rozwój roślinności. Dodatkowo łąki te nie były nawożone, gdyż siano było wykorzystywane nie na pasze, ale na ściółkę dla zwierząt domowych. Efektem nakładania tych wszystkich czynników jest powstanie bardzo specyficznej kombinacji gatunków roślin, będących obecnie wielkimi rzadkościami.
Na piaśnickich łąkach bardzo licznie rosną między innymi kosaćce syberyjskie, czy niezwykle rzadka tużyca Buchsbauma. W zachowaniu unikalnych walorów tych terenów pomogło ich położenie między dwoma ramionami rzeki Piaśnicy, uniemożliwiające odwodnienie i intensyfikację gospodarki łąkarskiej. W 1959 roku utworzono rezerwat i zaprzestano koszenia. Łąki zaczęły zarastać różnymi krzewami i trzciną, które miejscami wyparły unikatową roślinność. Obecnie w ramach aktywnej ochrony przywraca się pierwotny stan przyrody. Rezerwat Piaśnickie Łąki powstał już w 1936 roku i powtórnie został zatwierdzony w 1959. Białogóra została objęta ochroną prawną w roku 1972, a najmłodsza z nich, Babnica, w 1996. Dwa pierwsze są chronione w trzecim najstarszym parku krajobrazowym w Polsce, utworzonym w 1970 roku nadmorskim parku krajobrazowym.